Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? I w tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Jak bardzo ważne jest spojrzenie. Ono bardzo wiele wyraża. Zobacz, że kiedy pojawi się coś nie w porządku wobec drugiej osoby, to tak właściwie uciekamy od spojrzenia. Kiedy chcemy powiedzieć coś bardzo ważnego drugiej osobie, to patrzymy jej prosto w oczy. Kiedy zawiera się małżeństwo, to jest przepiękny moment, kiedy mężczyzna i kobieta patrzą sobie w oczy i wyznają sobie chyba najważniejsze słowo w ich życiu. Oczy uczniów idących do Emaus były przesłonięte. Niedobrze widzieli, nie potrafili zobaczyć w pełni, byli, można powiedzieć, ograniczeni. Byli skupieni na tym, co było bolesne, na tym, że Jezus właśnie odszedł, że już Go nie ma. I ich oczy się otworzyły w momencie, kiedy wziął chleb i odmówił błogosławieństwo, dlatego że ich oczy to już wcześniej oglądały. I ten widok pozwolił im poznać, że to On jest z nimi. Mówią sobie: czy serce nie pałało w nas wtedy, kiedy Pisma nam wyjaśniał? Kochani, jak dzisiaj w Kościele potrzebujemy osób, które mają pałające serca, to są gorące serca, które płoną miłością, których oczy potrafią rozpoznawać. Rozpoznawać to, co Boże. I wierzę, że Bóg chce nam udzielić takiej łaski, łaski pałających serc, żebyśmy nie byli letni, żebyśmy nie byli zimni, ale żebyśmy byli gorący. Jeżeli Kościół będzie Kościołem pałających serc, to będzie Kościół, który będzie pociągał wielu. I to będzie Kościół, który będzie mocny. I to będzie Kościół, który wszystko przejdzie. Bo ma serca, które pałają. I błogosławię Ci, żeby Twoje serce było pałające, a żeby Twoje oczy były otwarte. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No i kochani, błogosławionej oktawy Wielkiej Nocy. Trzymajcie się mocno. Z Bogiem.